Proponujemy rodzicom bombki wykonane techniką dekupaż, proponujemy ozdoby z tworzyw przyrodniczych i wszystko to, co przyjdzie nam do głowy ze zgromadzonych materiałów. Uzdolnieni rodzice, uzdolnieni nauczyciele, wspólnymi siłami myślę, że doprowadzimy do tego, że nasze ozdoby będą cieszyły się dużą popularnością podczas kiermaszu Boże Narodzenie. Co miesiąc organizujemy takie warsztaty, przybywa chętnych. Dotychczas były to rzeczy, które rodzice zabierali do domu, teraz padł pomysł, żeby przygotować coś, co będzie przeznaczone na cele szkoły. Jako Rada Rodziców wystąpiliśmy do Pani Dyrektor o pozwolenie zorganizowania takiego kiermaszu. Uzyskaliśmy zgodę i w tym momencie robimy tutaj razem z mamami różne ozdoby i będziemy 12 grudnia na kiermaszu sprzedawać te ozdoby. Zysk z tego kiermaszu zostanie przeznaczony na naklejki na podłogę, tam z różnymi grami, oraz chcemy wspomóc zakupienie sztandaru szkoły. Przede wszystkim ozdoby świąteczne, które będziemy sprzedawać. Będą również ciasta, które pieką mamy. Patusiowie może też się do tego przyłączą. Będą również soki, napoje różne. No i w tym momencie to będzie za ciasta, za soki i za napoje będziemy płacić tyle, ile chcemy. Tu nie będzie jakiejś tutaj narzuconej kwoty. I chcemy, żeby po prostu każdego było stać na zakup tego ciastka i tego napoju, żeby w ten sposób, nawet za tą złotówkę, wspomógł naszą inicjatywę.